Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, byłem przekonany, że przez pierwsze 100 dni będziemy tutaj bardzo ciężko pracować nad obiecanymi przez rządzących 100 konkretami. Tymczasem jako jeden z pierwszych projektów trafił projekt tak naprawdę skierowany do bardzo wąskiej grupy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Celem proponowanych zmian w przepisach ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks wyborczy jest zapewnienie prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania samorządu gminnego w przypadku wyboru organu wykonawczego wójta, burmistrza, prezydenta miasta na posła na Sejm RP lub senatora RP. Chciałbym zadeklarować, że pomimo tego, iż nie uważam, że jest to dzisiaj najpilniejszy projekt, to chcemy merytorycznie pracować nad tym projektem i zaproponować, aby skoro grupa posłów zgłosiła taką zmianę i dziś ją procedujemy, aby podczas prac nad tym projektem na posiedzeniu komisji poszerzyć ten projekt o inne grupy, usystematyzować to tak, aby w związku z wyborem na urząd posła, senatora czy posła do Parlamentu Europejskiego przez okres czasu potrzebny do złożenia ślubowania nie pozostawały te osoby w pewnej luce prawnej. Bo ta sytuacja nie dotyczy tylko samorządowców, dotyczy także osób, które pełnią inne funkcje, których nie można łączyć z mandatem posła. I myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy mogli tutaj usystematyzować i rozwiązać ten problem osób, które zostały parlamentarzystami, a w ich, powiedzmy sobie, w drodze zawodowej i prawnej pojawiła się pewna luka, żeby to można było zrobić tak, aby to dotyczyło wszystkich sytuacji związanych z takim wyborem, także w innych wyborach demokratycznych, czyli nie tylko do Sejmu, tak, żeby to usystematyzować już na i w ustawie o samorządzie gminnym, i ustawie Kodeks wyborczy. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, bo tak naprawdę ta ustawa zmienia dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest właśnie zapewnienie tego prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania samorządu gminnego. To tutaj 100% zgody i także w przypadku chociażby podsekretarzy stanu czy wojewodów uważam, że można tutaj znaleźć takie rozwiązanie, żeby było dla wszystkich jednolite i żeby pozwalało na to, żeby ta zapewnienie prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania danego urzędu było realizowane, ale chciałbym w tej drugiej kwestii, czyli w kwestii związanej ze zmianą w kodeksie wyborczym, zwrócić uwagę na to, iż ta zmiana prowadzi do daleko idącej konsekwencji. To znaczy, w naszym przekonaniu rozszerzony projekt powinien zakładać, tak jak dotychczas, że startujący w wyborach samorządowcy, czy no bo to przede wszystkim dotyczy samorządowców, w związku z wyborem na nowy urząd automatycznie tracą dotychczasową funkcję w samorządzie. I myślę, że można znaleźć takie rozwiązanie, żeby to była utrata, a jednocześnie możliwość do czasu zaprzysiężenia pełnienia tej funkcji. Ta przedstawiona przez grupę posłów nowelizacja zakłada, że mandat wójta, burmistrza czy prezydenta wygasa w momencie złożenia ślubowania. Pytanie, co to oznacza w sytuacji, kiedy ktoś ostatecznie odmówi złożenia ślubowania? To mogłoby oznaczać, że ta osoba będzie dalej pełnić funkcję dotychczas sprawowaną. To byłaby daleko idąca konsekwencja, to mogłoby wprowadzić wyborców w błąd. Start w wyborach powinien wiązać się, tak jak dotychczas, z jednoznaczną deklaracją związaną z objęciem mandatu. Tak jak powiedziałem na wstępie, po ostatnich wyborach parlamentarnych wiele osób, które nie mogło pełnić funkcji, które są sprzeczne z pełnianiem funkcji parlamentarzysty od momentu wyboru do momentu ślubowania, miało z tym problemy, trzeba problem załatwić, rozwiązać.
Nie widziałem opinii Państwowej Komisji Wyborczej, nie wiem, czy o nią występowano, ale uważam, że skoro jest zmiana kodeksu wyborczego, to powinna taka na posiedzenie komisji być przedstawiona opinia Państwowej Komisji Wyborczej. No i wnioskuję także o to, żeby wziąć pod uwagę opinię prokuratora krajowego, który także zgłosił swoje uwagi do tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam pana posła Łukasza Chorbatowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. W końcu z mównicy, panie pośle, przyznaliście się, że utrzymywaliście bubel prawny i przyznał pan rację, że trzeba zmiany wprowadzić w tych przepisach. Cieszę się bardzo, że to miało miejsce. Skuteczność i sprawność działania władzy samorządowej jest sprawą kluczową dla rozwoju społeczności lokalnych. Zmiany w przepisach, o których za chwilę więcej, mają na celu właśnie poprawę tej skuteczności. Chodzi konkretnie o zapewnienie ciągłości działania władzy samorządowej. W pewnych szczególnych przypadkach ciągłość sprawowania tej władzy jest zagrożona, a nawet uniemożliwiona, co wymaga korekty. W dyskusjach nad zmianami pojawiły się głosy, że proponowane zmiany mają charakter techniczny, ale dla mnie jako byłego przedstawiciela gminnej władzy samorządowej mają one wymiar konkretny, bo przekładające się na usunięcie konkretnych przeszkód sprawnego, samorządowego działania, czego zresztą sam doświadczyłem. Projektowane zmiany nie będą miały skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ale sprawią, że samorządy otrzymają narzędzia do skutecznej pracy. Drugim istotnym aspektem jest równość wobec prawa i wprowadzenie reguł, które są jednoznaczne i takie same dla wszystkich, którzy uczestniczą w procesach wyborczo-samorządowych. Dlatego przechodząc do konkretów w imieniu